czwartek 11 lipca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury miały miejsce obchody Święta Policji. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, których łącznie wręczono 40. Tak, jest to stulecie powstania Policji Państwowej. 24 lipca przypada setna rocznica uchwalenia pierwszej ustawy o Policji Państwowej. W nawiązaniu właśnie do tego chcieliśmy spotkać się tutaj na Rynku Cieszyńskim, w Domu Narodowym, w którym, jak wszyscy cieszyniacy wiemy, zawiązał się zalążek niepodległości państwa polskiego. Dlatego tutaj to święto obchodzimy. W tej chwili na sali odznaczonych, wyróżnionych, awansowanych jest około 40 osób. Czy na terenie powiatu cieszyńskiego jest bezpiecznie? O to zapytaliśmy komendanta. Tak, to powiat cieszyński już od lat należy do powiatów bezpieczniejszych w województwie śląskim. Potwierdzają to statystyki w różnych płaszczyznach prowadzone, zwłaszcza te, które wskazują na spadek przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych kategoriach, tych dla społeczeństwa: kradzież, włamanie, rozbój, zniszczenie mienia i kilka jeszcze innych. W tych oto statystykach odnotowujemy mniejsze ilości zdarzeń. W ramach Święta Policji na cieszyńskim rynku sporo się działo. Zadbano o szereg imprez towarzyszących. Tak, to prawda. W tym roku z uwagi na tą setną rocznicę, okrągłą, piękną naszą rocznicę, postanowiliśmy troszeczkę zmodyfikować program. Na płycie rynku wystawiły swoje stragany, swoje stoiska zaprzyjaźnione służby. Dlatego też to dobre miejsce, żeby tu się spotkać. Więcej miejsca dla wszystkich. Poza tym pierwszy turniej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, w koszykówce. Widzimy wymalowane linie, 4 drużyny zgłoszone. Myślę, że koło godziny 16 wyłonimy zwycięzcę. To także taka impreza towarzysząca, która nie jest może zbyt duża, ale przy wejściu do sali, w której będą uroczystości, jest wystawionych kilka obrazów uczniów Cieszyńskiego Liceum Plastycznego, w których tematem była Komenda Powiatowa Policji, praca policji, bardzo fajne prace, proszę na nie zwrócić uwagę. A ostatnią częścią tych uroczystości będzie dzień 13. Taki koleżeński rajd rowerowy policjantów powiatu cieszyńskiego. Będziemy odwiedzać wszystkie siedziby policyjne na terenie powiatu. Wyruszymy z nowo wybudowanego posterunku policji w Istebnej. Przejedziemy przez komisariat policji w Wiśle, komisariat w Ustroniu, Komendę Powiatową Policji w Cieszynie, komisariat w Skoczowie, w Strumieniu, w Zebrzydowicach i zakończymy swój rajd w Pogwizdowie, w siedzibie ruchu drogowego. Na stulecie policji chcemy przejechać więcej niż 100 km na rowerze. Kiedy startujecie? 7 rano, posterunek policji w Istebnej. Policjanci, pracownicy policji i ludzie zaprzyjaźnieni, którzy zgłosili się do tego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.